Ulotne, niczym dym z papierosa, okazały się kolejne obietnice, tym razem wsparcia ze strony Adama Niedzielskiego. Dziś on już nie obiecuje, bo o realizacji tej tarczy nie może być mowy. Dziś ogłasza kolejny lockdown i kolejne zamknięcie, właściwie to przedłużenie zamknięcia hoteli, które i tak już ledwo zipią, już ledwo dyszą wraz ze swoimi właścicielami, niejednokrotnie lokalnymi przedsiębiorcami zmuszonymi dziś do tego, by inwestować, by znów się zapożyczać, a nie działać, prężnie działać. Dziś Państwa i moim gościem będzie twarz akcji hashtag otwieramy Paweł Tanajno. Powie Państwu dziś o tym, no właśnie, czy da się w dobie pandemii, czy da się podczas kolejnych restrykcji otworzyć swój hotel i nie ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji. Mam nadzieję, że jest taka furtka i mam też nadzieję, że i Państwo będą dziś z nami. Adam Bysiek, zapraszam na 19.15 Państwa i moim gościem dziś będzie Paweł Tanajno. To audycja, to program hashtag otwieramy.